stay a while and listen and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about Dungeons and Dragons, and of course about wódka. Ej, panowie, gdzie jest moja wódka? O, gdzie jest wódka? Część 141. Oskarżony. Do sali królewskiej doszły okropne nowiny. Kuwer ma zamiar wypowiedzieć wojnę królestwu. Agar nie wiedział, co ich do tego skłoniło, więc musiał osobiście, bez pośredników, udać się na Kruzantis z obstawą, gdzie został wezwany przez Ubartosa. W sali obrad zebrali się wszyscy władcy miast, w tym Agarion zakuty w antymagiczne kajdany. Okazuje się, że król tego miasta został oskarżony o wymordowanie wszystkich arcymagów pracujących nad szukaniem następcy. Agarion się do tego nie przyznawał i tak samo jak reszta chciał tą sprawę wyjaśnić pokojowo, bo każdy miał świadomość, że wojna z Kuwerem to wyrok śmierci. Ubartos stwierdził, że nikt nie przeżył, z wyjątkiem króla, na którego broni była krew przynajmniej trzech magów. Reszta miała rany po szponach, lecz krwi Agarion na rękach nie miał, ale magowie też lub zginęli od obrażeń magicznych. To nasuwa podejrzenia o zdradzie Kuweru przez Mgławicę lub ponowne opętanie przez Eskaliasa. Agarion bronił się, mówiąc o nagłym szale, który ich dopadł w tym samym momencie. On sam zapanował nad tym, lecz nie zdążył innych powstrzymać przed samookaleczeniem. Aureliusz, jak i Ubartos chcieli wyczytać z myśli prawdę, ale umysły Agariona i arcymagów pogrążyły się w chaosie i nic nie można było zrozumieć. Ubartos nie rozumiał tego, więc Aureliusz mu to wyjaśnił. Chaotyczny umysł to umysł istoty niemyślącej, która kieruje się instynktem otchłani. Wygląda na to, że w danym miejscu doszło do nagłego przebudzenia instynktu, nad którym zapanował tylko Agarion. Kapitan uznał rację maga i tymczasowo wstrzymał gotowość do wojny. To nie był jednak koniec jego pracy. Ubartos postanowił rozesłać kuwerczyków po całym Mgławicy, aby patrolowali najciemniejsze zakamarki, w których mogłaby się kryć odpowiedź na tak nagły atak instynktu otchłani. Tak, bo instynkt otchłani to jest naturalne zjawisko występujące w otchłani, czyli po prostu organizmy o słabszej woli, które nie potrafią się kontrolować, w pewnym momencie zaczynają być strasznie dzikie i strasznie intensywne, ponieważ dawno, dawno temu w Mgławicy, żeby było można przeżyć, trzeba było dosyć brutalny sposób pokazywać swoją dominację, tak? Rasy cywilizowane przestały to robić, a dzikie zwierzęta nadal tak się w większości przypadków zachowują. No nie licząc demonów, że jeżeli przyjdą w rynsztuku i zobaczy jakieś dzikie zwierzę roślinożerne opakowanego w zbroję demona, no to się spłoszy, tak? Aczkolwiek z drugiej strony, jeżeli nie będzie miał wyboru, to może zacząć szarżować i atakować, mimo że szansy na przeżycie mieć nie będzie. No także to było na tyle w tym odcinku. Do następnego.